Witajcie. Chciałem Wam dzisiaj powiedzieć o tym, jak usprawnić i przyspieszyć proces uczenia się. Warto wiedzieć, czy nie popełniamy błędów ćwicząc. W tym celu nieodzowne jest albo lustro, albo właśnie kamera, która pozwoli nam nagrać nasz swing, czy nasze ćwiczenia chippingu, pitchingu, tak żeby ktoś, czy sami rzucili okiem i zobaczyli, czy nie jest to błędem. Jak widzicie, przede mną stoi kamera. Jest to coś w rodzaju kamery GoPro, to jest akurat Sony Action Cam. Ważne jest, żeby taka kamera wykonywała przynajmniej 120 klatek na sekundę. Właściwie 120 klatek na sekundę to jest optymalna wartość. Tę kamerę można połączyć i sterować poprzez tablet czy poprzez smartfon, nawet poprzez Wi-Fi połączyć obraz i oglądać siebie live down the line, jak ćwiczymy, to pomaga. Taką kamerę zawsze ustawiamy mniej więcej na wysokości pępka. Jeśli stoimy w postawie, to ona powinna być dokładnie wymierzona w środek postawy, tak jak ten prostik, który leży między moimi nogami. Natomiast jeśli chodzi o ujęcie down the line wzdłuż linii celu, tutaj przygotowałem drugą opcję. Większość smartfonów w tej chwili ma bardzo dobre kamery. Można, zapraszam kamerę tutaj, można do niej dokupić taką antenkę i włożyć ją po prostu w torbę. W kamerze ustawiamy funkcję, taką, która nagrywa właśnie, u mnie akurat w telefonie nazywa się to powolny ruch i ona właśnie nagrywa z tą 20 klatkami na sekundę. Nie jest ważne Full HD czy 4K. Ważne jest, żeby obraz był czytelny, czyli 720p spokojnie wystarczy. I ważne jest, żeby ten kamera patrzyła na wzdłuż tego prostika, który mam powiedzmy ułożony jakieś 10 cm przed czubkami moich palców. I wtedy, jeśli będę wykonywał zamach, wszystkie pozycje będą do tego bardzo dobrze widoczne. Zresztą jeśli oglądacie w telewizji reportaże z różnych zawodów, właśnie zawodnicy najczęściej, o ile jest to możliwe, pokazywani są w takich perspektywach. Wzdłuż płaszczyzny swingu i ewentualnie dokładnie naprzód, gdyż takie ustawienie kamery umożliwia dokładne zobaczenie, czy nie popełniam błędu, czy wszystko w naszym swingu się zgadza. I jeśli będziecie siebie nakręcać, stosujcie właśnie te ustawienie i na pewno Wasz proces uczenia będzie przebiegał dużo szybciej i bezbłędnie.